A nie, myślę, że zbrodniarze w Polsce. Żarcik. 10 sekretnych grup na świecie. Jak może być 10 sekretnych grup i chłop filmik o nich zrobił? To co to są za sekretne grupy? To jest bez sensu. O co chodzi? Jak one są sekretne? Jak Illuminati to byli w Doctor Strange? To o co chodzi? 10. Bohemian Nie, Group. nie. To prywatny klub, który znajduje się na powierzchni liczącej ponad 1000 hektarów. Leży na północy stanu To nie Kalifornia, prezydent 120 jest? kilometrów od San Francisco, nieopodal Były? miejscowości Santa Rosa. Pod koniec lipca zjeżdżają się do niego znane osobistości i według teorii odbywają się tam różnego rodzaju dziwaczne rytuały i akty. Masoni? Oto miejsce, do którego od lat zjeżdżają wielcy i potężni, którzy uciekają od swojej władzy czy popularności i oddają się podobno nieludzkim zabawom, a wszystko owiane jest Czym? wielką tajemnicą. Bohemian Grove skupia wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Lista gości jest naprawdę imponująca. Wśród bardziej znanych nazwisk pojawiają Top się 1 prezydenci klub R. Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Herbert Hoover, George W. Bush, magnat przemysłowy Leonard Firestone, założyciel historycznego amerykańskiego browaru Joseph Kurz, były prezydent Światowego Banku Alden Kausen, sekretarz stanu Warren Christopher, administrator rządu federalnego Michael P. Stone, a oprócz tego śmietanka towarzyska w postaci poetów, malarzy, artystów, aktorów, śpiewaków i wielu No innych dobra, ale o co powszechnie tu chodzi? znanych i cenionych celebrytów. 9. Czekaj, ale o co tu chodzi? Co, i się spotykają zeżreć McDonalda i tyle? W jakimś lesie? To jest useless. Znanych i cenionych celebrytów. 9. Tajna grupa, ale zdjęcie zrobione. Ktoś przypadkiem wstawił. Grupa Wyciekło. Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkanie. Zobacz! Tu! Polska. Polacy należą do tego stowarzyszenia. Do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, To jest Niemiec? Co ty pieprzysz? Jak Niemiec? To jest Tusk. Obama siedzi, Tusk stoi. ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich On instytucji jest międzynarodowych, Niemcem? znaczących fundacji, banków Co i wy korporacji o pieprzycie? globalnym zasięgu i No co wpływie. ty piszesz, Podczas Adamczyk? spotkań Nie za zamkniętymi mogę, drzwiami omawiane nie. są Daj najważniejsze małcik w danym leć. czasie dla świata Daj sprawy małcik. dotyczące bezpieczeństwa Bardzo polityki brzydko. i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, Za w brzydko. Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z Polska górą inicjatywy to stoi. polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego PL pomysłu górą? holenderskiego Znowu? księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Nie, Zjednoczonych. 602. Organizacja składała się z Czwórkę komitetu zrobimy. sterującego, złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Co Spotkania ty są piszesz, organizowane w Petrze? Ja państwach, nic z nie których pochodzą sprawdzam. członkowie komitetu, i spotkanie w danym Czemu mają państwie taki jest w krzywy całości stół? finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat organizacji. 8. Zakon Coś Krzyżacki. słyszałem, Współczesny zakon składa Krystian. się z czterech gałęzi. Co? Krzyżacy? Co? Co się dzieje? Sekretariat organizacji. Czekaj. 8. Zakon Krzyżacki. Współczesny Co zakon się składa się dzieje? z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży Witam, Lucek, siema. oblatów, księży nieskładających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych. Byli nimi w ostatnich Spoko, latach dymek. m.in. Zaraz arcybiskup zaczynamy Wiednia horror za Franz 20 kardynał minut. Kinning, książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg.
Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną Komturię, Alden-Bajzen w Belgii. Jak 7. ścieba, kobiece, jak na YouTubie wolnomularstwo. Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska jest to międzynarodowy ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i teorii spiskowych na swój temat. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety. Co ciekawe, to właśnie głównie Polska obok Francji miała największy wpływ na rewolucję obyczajową w masonerii. Polskie arystokratki w XVIII wieku, słynące z dobrego wykształcenia i obycia, były jednymi z pierwszych, które dopuszczano do tajnego do tamtej pory rytuału. Niezależne wolnomularstwo kobiece szybko rozwinęło się na całym świecie. Co one Pierwsza robią? Afrykańska żeńska loża Des Fleur Temps została założona w 1991 roku. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże. W Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, w Portugalii w 1996. W 2005 roku powstała Gran Logia Feminina de Espada, Wielka Loża Kobieca Hiszpanii oraz Gran Logia Simbolica de Venezuela, Wielka Loża Symboliczna Wenezueli. Dziś Wielka Żeńska Loża Francji liczy około 11,5 tysiąca członkiń, pracujących w 360 lożach rozsianych po całym świecie. Ale co one robią? Wyobraź sobie, że idziesz do babci i ona ci mówi, że jest jakiś wolnomularskim stowarzyszeniu bab. I co one niby robią? O co chodzi? Co to jest? Co to w dupę jest? Co one tam robią? Bo nie rozumiem, nie powiedzieli, co one robią. Gołąbki i pierogi. Małe sekretne grupy, bo skoro na YouTubie wiedzą o nich. No tak, no bo ten typ jest detektywem. 6. Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na... Co? W tym obrazie ukryta wiadomość? Co tu jest zapisane? Ja tam widzę jakieś słowo na N. Też... Co jest? Drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia. Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali... Udało mi się? Dziękuję bardzo. Kanu. No co, no kto wie? Nikt nie wie, tak? I na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu. 5. Różokrzyżowcy. Różokrzyżowcy swoje działania utrzymywali w tak głębokiej tajemnicy, że niewiele można o nich powiedzieć z całą pewnością. Z 1614 roku pochodzi manifest Fama Fraternitatis, a w 1615 roku ukazał się drugi podobny tekst. W tych manifestach tajemnicze Bractwo Różokrzyża ogłasza swoje istnienie, informuje o swoim mitycznym założycielu Christianie Rosenkreuzu i wyraża nadzieję, że powstanie w Europie stowarzyszenie, które wejdzie w posiadanie obfitości złota, srebra i drogich kamieni, żeby pomóc je rozdawać królom na ich potrzeby i słuszne cele. Całe stowarzyszenie owiane jest aurą... No to powstały...
Powstały widzowie te centralne banki, to jest chyba to. I rozdają rządom, żeby dawały potem ludziom, żeby kupić głosy. To jest początek centralnych banków w państwach, żeby drukować pieniądze. Fivehead? Rozgryzłem. Za dużo wiesz. Polityczności. Nie istnieją zatem żadne historyczne Mogę dowody zniknąć, istnienia ale różokrzyżowców. przekazałem to, co wiem. Istnieją co najwyżej dowody historyczne, jak najbardziej oczywiste, istnienia ugrupowań późniejszych, które polemizując ze sobą głoszą się jedynymi i prawdziwymi spadkobiercami pierwotnych różokrzyżowców, jak na przykład starodawny i mistyczny zakon Różokrzyża. 4. Ordo Templi Orientis. W skrócie OTO jest to międzynarodowa organizacja religijno-zakonna o charakterze paramasońskim. Struktura OTO, podobnie jak wolnej masonerii oraz starożytnych szkół misteriów, opiera się na szczegółowym ciągu inicjacji na poszczególne stopnie. W trakcie inicjacji OTO wykorzystuje alegorię i symbolikę, aby instruować kandydata co do ostatecznych misteriów egzystencji, a co do tym idzie, asystować w odkrywaniu jego prawdziwej natury. Ze względu na wspólne korzenie, wiele masońskich symboli, a także język, jest wciąż w użyciu, jednak ich kontekst został zmieniony i pozbawiony starego znaczenia. Zakon oferuje ezoteryczne instrukcje poprzez uczestnictwo w rytuałach, wsparcie w nauce systemu oświeconej etyki oraz braterstwo wśród aspirujących do wielkiego dzieła w celu odkrycia boskiej części w człowieku. Co to za gówno pieprzone? Templariusze. Co? Templariusze? Pain z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu nie tak. 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7 tysięcy rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt ale to tysięcy templariusze ludzi. Nadal Dzięki istnieją? Papieskim przywilejom mieli własnych się spowiedników na i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Ta, i co Głównym robią? Zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy. Co ty pieprzysz? Wolnomularstwo. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle, co wolne murarstwo. Słowo murarz i mularz były synonimami. To drugie słowo jednak wyszło z użycia. Początek pisanej i względnie pewnej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia. Co to jest? Istnieje jednak szereg wolnomularskich legend, które nadają historii wolnomularskiej romantyczności i starożytnego pochodzenia. Patronem masonerii jest Hiriam Abik. Zobacz to, zobacz dziada, zobacz kretyna pieprzonego. On jest w jakiejś najtajniejszej grupie i się cieszy, że mu dali zdjęcie w jego skinie zrobić. Zrobili ci zdjęcie w skinie w dupę twojej gildii, która jest tajna i się jeszcze cieszysz. No przecież chłop na następny dzień mu pewnie łeb ucięli. Za to, że zdradził sekrety. No debil. No stary debil. Świątyni Salomona. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za... Ale czemu same stare dziady są w tych gildiach? O co chodzi? Ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno organizacje Przecież za rok to 50% tej gildii to już zniknie. Kowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać uznawanego przez wszystkich wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Idee wolnomularskie wywarły silny wpływ na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i polską Konstytucję 3 maja.
ponieważ ich sygnotariuszami i osobami ustalającymi tekst było wielu masonów. Masonami byli także wszyscy marszałkowie Napoleona I, wśród nich książę Józef Poniatowski. Byli nimi także m.in. prymasi Polski Gabriel Podolski i Michał Jerzy Poniatowski oraz twórca Konfederacji Targowickiej Stanisław Szczęsny-Potocki. Symbolika masonerii odwołuje się do budowania jako obowiązku i zadania masona, stąd symboliczne znaczenie mają instrumenty dawnych murarzy. Węgielnica, kielnia, fartuch, pion i młotek. Jednocześnie mason uważa się za kamień, który wymaga obróbki i uszlachetnienia. No dobra, ale czemu oni się nazywają jakimiś wolnymi murarzami? Co to za nazwa jest i co oni robią ogólnie? Co oni robią? Ci mularze pieprzeni zamulają bombę na spotkaniach? Co to w dupę jest? Budują, no co budują? Nie rozumiem, o co w tym chodzi. ...dawnych murarzy. Węgielnica, kielnia, fartuch, pion i młotek. Jednocześnie mason uważa się za kamień, który wymaga obróbki i uszlachetnienia. Fortnite? 1. Zakon Iluminatów. A to było Iluminaci bawarscy, właściwie zakon oglądałem Iluminatów film. Od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa. Te grupy są po to, żeby była wymówka dla żony, żeby się nachlały te stare dziady? Ty może? ...kościelnego w Ingolstadt i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że... Widać, czemu ty szczekasz? ...iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną, tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Co on ma tak na więc czole? Mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Murarz dał na Golibordę 5 zł. Kurwa, a ty myślałeś, że my tak osę wolno małą masz głowę? To jest gruby spisek, a terminy budowy są kontrolowane przez wolnomurarzy. Dziękuję bardzo, no dobra. Co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. Madison w USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Tomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy. Co to? Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobało się pieprzone. O co tu chodzi z tym gównem zapieprzonym, ty? I co z tymi iluminatami się dzieje i tymi wolnomularzami, innym gównem? Co oni niby robią? Co oni robią? A co się ma dziać? No nic nie robią. Przeczytaj dla widza, co napisałem, bo nie mam w łęcej pizza. Ale ja wszystko czytałem. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!